echa zbrodni. Kto chciał zabić Romana Polańskiego? Odcinek drugi. Dla czekającego na wyrok za współudział w zabójstwie Dziuby wydarzył się cud. Z uwagi na jego rzekomo młody wiek został po prostu wypuszczony na wolność. Korzystając z odzyskanej swobody, postanowił udać się do mieszkającego w Legnicy szwagra. Zatrzymał się u niego na 2 tygodnie, po czym za brak dokumentów trafił do tamtejszego aresztu. Tam nawiązał znajomość z Edmundem Kopciem, innym zatrzymanym, oraz po zwolnieniu z kolegami Edmunda. Podobnie jak Roman, mieli pociąg do przekraczania granic prawa i wspólnie ustalili plan napadu na sklep pewnego Żyda. Był zimowy wieczór, około godziny 21. 4 młodych mężczyzn wtargnęło do sklepu. Właścicielowi udało się jednak uciec, a krzyk, jaki podniósł, odstraszył napastników. Po nieudanej akcji udali się do mieszkania jednego z nich, a kiedy wszyscy zasnęli, Roman zabrał należący do jednego ze wspólników pistolet i wyszedł z mieszkania. Wobec późnej godziny został zatrzymany przez patrol milicji na rutynową kontrolę i znów, przez brak dokumentów, został zabrany na komisariat. Kiedy odkryto, że ma przy sobie broń, natychmiast przyznał się do nieudanej próby napadu na sklep. Szybko przedstawiono mu zarzuty i skierowano do sądu akt oskarżenia. Wtedy kolejny raz Romanowi dopisało szczęście. Zostały mi 3 dni do rozprawy. Pracowałem wtedy w budynku UB. Wynosiłem popiół z tego budynku na podwórze. Podwórze było otoczone murem i pilnował nas cały czas strażnik. W pewnej chwili poszedł do budynku zobaczyć, która jest godzina. Wykorzystaliśmy ten moment i wdrapaliśmy się na mur, a tam, po niskim daszku, wyszliśmy na zewnątrz. Od tamtej pory, w obawie przed schwytaniem, Dziuba porzucił swoje nazwisko i zaczął przedstawiać się jako Janusz Zenatowicz. I właśnie jako Zenatowicz udał się do Krakowa. Przez jakiś czas Dziuba zajmował się noszeniem bagażu pasażerom na dworcu w zamian za drobną opłatę. Niedługo później ukradł swojemu znajomemu ubranie i tym razem nie mógł już liczyć na szczęście. Został złapany i skazany na 3 miesiące aresztu. Od 30 września do 30 grudnia 1949 roku odbywał karę w więzieniu Świętego Michała. Po wyjściu z więzienia Dziuba korzystał ze stołówki prowadzonej przez zakonnicę. Tam poznał innego bezdomnego, swojego późniejszego partnera w zbrodni, Jana Skrzyniowskiego. Do tej pory z akt sprawy dowiedzieliśmy się, że mąż zamordowanej Chmielowskiej rzucił podejrzenia na Władysława Szczypczyka, którego poznał odsiadując wyrok, oraz że w zeznaniach świadków pojawił się tajemniczy mężczyzna w jasnym płaszczu, który widziany był pod mieszkaniem Chmielowskiej. Sprawa ta była jednak bardziej zawiła, bo w okolicy było widzianych w tamtym czasie więcej podejrzanych osób. Szczególną uwagę przykuwa oszust, którego miała okazję poznać wspólniczka ofiary. Od 3 miesięcy zajmuję się sprzedażą gotowanych przeze mnie gołąbków na placu targowym Tandeta i przez to poznała mnie żyjącą dzisiaj Marię Chmielowską. Później wspólnie handlowałyśmy i mieszkałam nawet w jej mieszkaniu. Przypominam sobie, że w pierwszych dniach listopada 1948 roku zjawił się raz w mieszkaniu Chmielowskiej nieznany mężczyzna. Mógł mieć około 25 lat. Był wysoki, szczupły, dobrze ubrany. Przez drzwi, będąc w sieni, słyszałam, jak mówił, że jest ze specjalki i widział się w więzieniu z jej mężem, który bardzo rozpacza i nie jest w najlepszej formie. Następnie powiedział, że może załatwić, żeby wcześniej wypuścili jej męża, ale to będzie coś kosztować, gdyż on, to znaczy ten nieznajomy, będzie się musiał napić ze swoim szefem. Chmielowska łamała się. Chyba nawet uwierzyła mężczyźnie, że jest w stanie doprowadzić do wcześniejszego zwolnienia jej męża. Nie miała jednak pieniędzy, dlatego nie przystała od razu na jego propozycję. Zaproponowała, że pożyczy pieniądze od córki.
Po wyjściu z mieszkania Chmielowskiej mężczyzna udał się do mieszkania jej sąsiadki, Eugenii Karcz. Oszust musiał skądś wiedzieć, że córka Eugenii również przebywa w więzieniu. Kobieta była chętna, żeby pomóc swojemu dziecku. Na szczęście zapytała wcześniej o zdanie swoją drugą córkę. Mówił do matki, że jeśli otrzyma pewną kwotę pieniędzy, to postara się, że jeszcze tego dnia wieczorem moja siostra zostanie zwolniona z więzienia. Pieniądze na załatwienie tej sprawy są mu potrzebne, bo musi się napić ze swoim szefem. Ja się temu kategorycznie sprzeciwiłam. Moja matka się uparła i powiedziała, że chce, by córkę wypuszczono, i wtedy jej powiedziałam, że jak chce, to może mu dać najwyżej 1000 złotych. Mimo że już na pierwszy rzut oka wiadomo, że mężczyzna był oszustem, milicjanci nie pominęli zweryfikowania informacji o jego zawodowych wpływach. W związku z zeznaniem, że kilka tygodni przed śmiercią Chmielowskiej był w jej mieszkaniu osobnik, który przedstawił się, że jest ze specjalki i usiłował od niej wyłudzić pieniądze za zwolnienie jej męża Chmielowskiego Józefa z więzienia, udałem się do komisji specjalnej oraz do więzienia Michała w Krakowie. Chcąc się tam dowiedzieć, czy któryś ze zwolnionych, względnie pracujących funkcjonariuszy tamtejszych urzędów nie odpowiada rysopisowi tego osobnika. Wywiad dał wynik negatywny. Wróćmy teraz do Władysława Szczypczyka. Wiemy, że do zabójstwa Chmielowskiej ostatecznie przyznał się Roman Dziuba, nasz główny bohater. Przyznał też, że odsiadywał wyrok razem z Chmielowskim. Zastanawiało mnie, jak to możliwe, że przy ustalaniu listy współwięźniów Chmielowskiego nie pojawia się nazwisko Dziuby, ani prawdziwe, ani sfałszowane. Dlatego też przyznam, że patrzyłam sceptycznie po pierwsze na listę więźniów, a po drugie na informację o tym, że każdy poza Szczypczykiem miał zapewnione alibi. Na korzyść Szczypczyka przemawiały zeznania zarówno jego żony, córki oraz dozorcy, ale w notatce służbowej widnieje jedynie informacja, że ich zeznania nie wniosły nic do sprawy. Prokurator postanowił sprawę przeciwko Szczypczykowi skierować do sądu śledczego, uzasadniając to zawiłymi okolicznościami sprawy. Wniosek ten datowany jest na 9 lutego 1949 roku, czyli już po sporządzeniu ekspertyzy dotyczącej ręcznika znalezionego w mieszkaniu Szczypczyka. Ujemny wynik badania biochemicznego, mikrochemicznego i widmowego dowodzi, że podejrzane plamy na ręczniku nie pochodzą od plam krwi. Ostatecznie śledztwo umorzono, Szczypczyk wyszedł na wolność, a morderca Marii Chmielowskiej wciąż pozostawał nieuchwytny.